Styropian, butelki i reklamówki. Zanieczyszczone lasy to widok, który niestety coraz częściej ukazuje się naszym oczom podczas codziennych spacerów. Młodzież z zespołu szkół nr jeden w działdowie z zaangażowaniem postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, sprzątając śmieci z okazji Dnia Ziemi. W zasadzie to zabrakło nam pustych worków na śmieci, których no niestety co roku jest masa. Ale no nasze działanie zmierzające ku krzewieniu świadomości proekologicznej u młodzieży myślę, że przynoszą efekty, bo mocno się angażują, dobrze się przy tym bawią, także jest okazja poddychać w lesie. I póki to runo leśne jeszcze nie jest za. Zazielenione, pozbieraliśmy co mogliśmy po to, żeby potem całym latem cieszyć się z uroków czystego lasu. Akcja jest również dobrym sposobem, aby pokazać skalę problemu zaśmieconych lasów, która mała nie jest, a dotyka nas na co dzień. No uświadamia, jakby, może to, że ludzie przychodzą. Z jakimiś butelkami, rzeczami, wszystko zostawiają, później chce się pójść do lasu na spacer czy coś i, i takie są widoki. No. Młodzież, która odważnie wyrusza w lasy z workami na śmieci, pokazuje, że i oni mają wpływ na ochronę środowiska, a bagatelizować tego tematu nie warto, bo to nasze wspólne dobro.